Mateusz Cyżan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Elektrociepłownię OPEC w Wejherowie przeważnie można podziwiać tylko na zewnątrz. Jednak raz w roku istnieje możliwość zbadania jej od środka, a to dzięki dniom otwartym funduszy europejskich, które trwają od 18 do 21 maja bieżącego roku. Przez kilka godzin 19 maja grupy dzieci, młodzieży i dorosłych zwiedzały Zakład Energetyki Cieplnej Wejherowo. Dzień otwarty OPEC odbył się już po raz czwarty i wzbudził ciekawość. Jesteśmy pierwszy raz i właśnie nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co będzie. A jakie masz wyobrażenie? Czego się spodziewasz tutaj? Co byś chciał zobaczyć? Jak myślisz? No nie wiem nawet czego się spodziewać, co by mogło być, także nie wiem. Zobaczymy. Mam okazję zobaczyć i się cieszę, ponieważ pani to organizowała bardzo długo, żebyśmy zobaczyli, skąd kaloryfery mają ciepło. Jesteś ciekawa? Jestem ciekawa. A co jeszcze byś chciała się dowiedzieć? Chciałabym się dowiedzieć, jak to w ogóle robią wszystko. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną na temat firmy oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej w procesie kogeneracji. Z etapów, które żeśmy już udało się zrealizować, to jest kogeneracja, tak, która poniekąd jakby realizuje nasze cele. Cel był pierwszy, to jest poniekąd jakby zabezpieczenie mieszkańców w poniekąd dodatkową energię elektryczną oraz zmniejszenie emisji jakby zanieczyszczeń, która wydobywa się z ciepłowni węglowej. Przez to udało się nam średnio około od 6 do 8 tysięcy ton miału węglowego zmniejszyć proces spalania w ciepłowni, wykorzystując ciepło z kogeneracji, przy okazji też produkując energię elektryczną. Młodzież, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gdyni, przybyłe rodziny nie tylko miały okazję osobistego sprawdzenia, jak pracują urządzenia, chętnie brali udział w licznych konkursach i grach. Każdy mógł zasięgnąć naukowego spojrzenia na funkcjonowanie zakładu poprzez zorganizowane wykłady. Dla przybyłych gości przygotowano także upominki. Podpisano już umowę dotyczącą budowy tak zwanego węzła Kwiatowa. Oznacza to, że prace ruszą w ciągu miesiąca. Wykonawcą jest firma Skanska S.A. Inwestorem jest miasto Wejherowo, a współinwestorem przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z OO w Gdyni. Już w czerwcu rusza budowa kolejnego węzła integracyjnego w Wejherowie, tak zwanego węzła Kwiatowa. W ramach inwestycji, która obejmuje tereny położone pomiędzy ulicami 10 lutego Kwiatową i Spacerową, a ulicą 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego, przebudowane zostanie skrzyżowanie, ulice, chodniki i zjazdy w drogach powiązanych z ulicą Kwiatową. Wybudowane zostaną także parkingi i miejsca postojowe, w tym dla rowerów, przystanki autobusowe oraz trasa rowerowa. Jest to bardzo ważny węzeł Wejherowo. Mianowicie łączy on w centrum miasta, przy dworcu głównym, część południową miasta, czyli ulicę Dworcową, ulicę Kwiatową, z drugą częścią miasta, północną, gdzie znajduje się droga krajowa nr 6. Najważniejszym i najtrudniejszym aspektem inwestycji jest powstanie wiaduktu kolejowego pod istniejącymi już torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej. Te parametry, które będą spełniały ta droga, ten tunel, pozwolą na to, żeby i straż pożarna, i wszelkie inne ciężarowe pojazdy mogły się przemieszczać. Tak, czy to będzie tir, on będzie mógł z jednej i z drugiej strony bezkolizyjny sposób przejechać. Przebudowane zostaną też zejścia do tunelu dla pieszych w sąsiedztwie dworca kolejowego wraz z budową wind. Planowane zakończenie prac to koniec 2019 roku. Czar międzywojennego Wejherowa, pojazdy militarne na rynku, saperskie zmagania, wystawy, nocne zwiedzanie Kalwarii i podziemi klasztoru. To tylko niektóre z atrakcji, które przygotowano w ramach Wejherowskiej Nocy Muzeów. W tym roku przypadła 9. edycja Nocy Muzeów. Motywem przewodnim miejskich atrakcji były militaria, sztuka, fotografia oraz historia. Ta ostatnia miała związek m.in. z otwarciem sali Wejherowo okresu międzywojennego, która przygotowana została w hołdzie Teodorowi Bolduanowi, burmistrzowi Wejherowa. W sali historycznej można obejrzeć m.in. multimedialny gabinet Bolduana, warsztat stolarski, Bank Polski z zabytkową już kasą pancerną, zakład zegarmistrzowski, zakład fryzjerski Rokoko, który powstał w Wejherowie w 1927 roku, a jego właścicielem był Jakub Hildebrandt. Jest także odtworzona kawiarnia, która mieściła się przy ulicy Lęborskiej. To nie wszystkie atrakcje związane z historią. W ratuszu udostępnione zostały również dwie wystawy. Historia Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku oraz linoryty marynistyczne Henryka Baranowskiego. Tradycyjnie podczas Nocy Muzeów można było spotkać się z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem.
Hildebrandtem w jego gabinecie. Zwracamy bardzo dużą uwagę na historię miasta, bo chcemy ją przybliżać. Nie wszyscy ją znają. Bardzo dużo jest osób, które zamieszkało w Wejherowie niedawno i nie zna jeszcze tej historii, więc próbujemy poprzez przygotowanie odpowiednich sal ją przybliżać. Plac Jakuba Wejhera zapełniły pojazdy militarne. Była zabytkowa broń strzelecka, amunicja oraz wyposażenie saperskie. A wszystko dzięki uprzejmości Muzeum Techniki Wojskowej Gryf, które znajduje się w Dąbrówce koło Luzina. Jest bardzo fajnie, podoba mi się, lubię takie klimaty. Z przyjemnością oglądam to, jeżdżę na każde zloty, jakie są tutaj w okolicach. Chcemy właśnie podziwiać to właśnie nasze miasto kochane, co tak się upiększa, coraz to lepiej. Bardzo fajny pomysł, tylko powiem szczerze, że troszeczkę mało jak na rynek, jak nasze miasto atrakcji dla dzieci. Wszystko jest otwarte, co na co dzień, czego nie możemy zobaczyć, jak chociażby krypty pod klasztorem, jak ratusz w Wejherowie, no i coś takiego się dzieje, gdzie można się, nie wiem, wybrać z rodziną. Dla miłośników kuchni wojskowej przygotowano oczywiście grochówkę. Natomiast po raz trzeci podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów można było skorzystać z darmowej fotobudki, co zapewne stanowi ciekawą pamiątkę z tej wyjątkowej nocy. Jak zwykle kolejki ustawiały się również przed wejściem do podziemi wejherowskiego klasztoru. Atrakcji podczas Nocy Muzeów nie zabrakło także w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Tamtejszym uroczystościom towarzyszył motyw związany z brodaczami. Przed budynkiem Wejherowskiego Muzeum tradycyjnie stacjonował pułk Czarneckiego. Były wystrzały, pokazy musztry oraz dawnego ubioru żołnierzy i obozowiska. Natomiast wewnątrz budynku wybijano pamiątkową monetę dwóch wejherów. Powiatowe obchody Nocy Muzeów zostały przygotowane pod hasłem Brodacze. To też nie mogło zabraknąć pokazu stylizacji brud, konkursu na najładniejszą brodę i dawnego zakładu fryzjerskiego. To jednak nie jedyne atrakcje. Było coś dla zwolenników muzycznych uniesień. Premiera najnowszej płyty zespołu Fukus pod tytułem Tak to je był występ zespołu Czarne Kapelusze, zaś dla miłośników literatury przygotowano promocję książek, m.in. Tajemnice Grodu Wejhera. Są specjalnie przygotowane wystawy, ale też i promocja najnowszego albumu Świątynie Powiatu Wejherowskiego, które ukazują piękno ziemi kaszubskiej, powiatu wejherowskiego poprzez właśnie budowle sakralne. Budowle, które były ufundowane przez Jakuba Wejhera, czyli od tych pierwszych XVII-wiecznych do współczesnych, a więc myślę, że poprzez ten album będzie można nie tylko w Noc Muzeum, ale później również zwiedzać powiat wejherowski poprzez budowle sakralne naszego powiatu. W muzeum można było zobaczyć także kącik medyczny pani Cejnowiny, warsztaty zielarskie dla dzieci oraz gry terenowe. Otwarta została wystawa rysunku Elwiry Iwaszczyszyn, wystawa malarstwa i fotografii Macieja Tamkuna i Artura Wyszyckiego oraz wystawa widokówek Wejherowo w świecie widziane. Swoje prace zaprezentowali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Wejherowie oraz grupy twórczej Ceramicha. W starostwie powiatowym Wejherowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza i podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dotycząca budowy długo wyczekiwanej trasy kaszubskiej. Podczas spotkania padło zapewnienie, że powstanie 42-kilometrowy odcinek z Bożego Pola do Gdyni. To już pewne. Powstanie tylko fragment trasy kaszubskiej z Gdyni Wielkiego Kacku do skrzyżowania drogi krajowej nr 6 w Bożym Polu. Koszt budowy 42-kilometrowego odcinka wyniesie ponad 2 miliardy złotych. To jest jedno z większych przedsięwzięć, które w tej chwili rozpoczynamy realizację w Polsce. Myślę, że wiemy, jakie są oczekiwania wobec całej drogi S6, tak? Że ten odcinek do Słupska powinien być realizowany. Wielokrotnie mówiliśmy, że on będzie realizowany, natomiast w tej perspektywie unijnej na dzisiaj niestety środków nie ma. To jest decyzja ministra infrastruktury, że realizujemy ten pierwszy odcinek 42 km. Myślę, że poza obwodnicą Trójmiasta najbardziej oczekiwany i najbardziej potrzebny. W siedzibie starostwa wejherowskiego podpisano stosowne porozumienie z przedstawicielami rządu, województwa pomorskiego oraz powiatu i poszczególnych gmin. Dla powiatu wejherowskiego jest to dzisiaj ogromne wydarzenie. Jesteśmy przeszczęśliwi, bardzo się cieszymy, że decyzja została podpisana na naszych oczach, że trasa S6 będzie realizowana w tej części, przez której przebiega przez powiat wejherowski, a więc od Gdyni do Bożego Pola. Ten etap przynajmniej. Kolejne etapy,
jak zapewniał pan minister, również w dalszym terminie będą realizowane. Więc dla nas jest to ogromne wydarzenie. O to zabiegaliśmy, pisaliśmy różne listy poparcia. Prawdopodobnie prace budowlane ruszą w pierwszym kwartale 2019 roku i zakończą się w 2021 roku. Oczekiwania są duże, natomiast no, pewne prace wymagają jeszcze zrealizowania projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskania pewnych decyzji i zaraz w ślad za tym oczywiście wchodzimy w etap już realizacji taki fizyczny. Przypomnijmy, pomorska trasa miała połączyć południową obwodnicę Gdańska ze Słupskiem i mieć długość 136 km. Później zostanie połączona z realizowanym obecnie odcinkiem trasy od Szczecina do Koszalina, który prawdopodobnie już w połowie przyszłego roku zostanie ukończony. Ruszają też prace projektowe nad trasą Via Maris, czyli połączeniem Władysławowa z obwodnicą Trójmiasta. Ma powstać do 2022 roku. Prośba o spokojny sen, ulotne, a niebawem Panoptikum. Teatr Ruchu i Tańca Mosze już 31 maja na deskach Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie zaprezentuje najnowszy spektakl. Po raz kolejny aktorzy, tancerze podejmują dyskurs za staną rzeczywistością, w której brakuje miejsca na emocje i uczucia. Teatr Ruchu Moshi znany jest z podejmowania trudnych tematów, ale jakże bliskich naszemu sercu. Tym razem 31 maja o godzinie 19 zaprezentuje przedstawienie pod tytułem Panoptikum. Panoptikum to muzeum osobliwości, dziwaczności, figur woskowych. Ale nasz spektakl jest takim przełożeniem tego muzeum na taki świat codzienny, życie nasze codzienne. Bo tak naprawdę codziennie czemuś się przyglądamy, coś oceniamy, kogoś oceniamy, my jesteśmy oceniani przez innych i tak naprawdę szukamy tego, co jest normą i oczywistością. Tylko każdy z nas jest inny i czegoś innego potrzebuje, ma inną wrażliwość, więc nie dla każdego to samo będzie czymś dziwacznym. Panoptikum jest zbiorem obrazów oprawionych w ruch, taniec, wizualizacje multimedialne i muzykę, które tworzą Muzeum Dziwaczności pokręconych relacji. To dialog z otaczającym światem, próba kreowania rzeczywistości na swój własny, indywidualny sposób. Zadbano o każdy szczegół. Bardzo istotnym elementem w spektaklu są kostiumy, które zostały zaprojektowane przez zarówno tancerkę, ale też absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Joannę Maciejewską. Myślę, że to będzie też bardzo piękny element spektaklu. Dla mnie jest to coś niepowtarzalnego, bardzo wysmakowanego. Myślę, że też widzowie to docenią. Moshi to teatr, w którym taniec, gest stają się słowami. Symbolika ruchu jest formą wypowiedzi, a ciało emocji. To właśnie ciało tancerza i jego nieograniczone możliwości są siłą i energią spektakli. W siedzibie powiatowego zespołu placówek oświatowo-wychowawczych odbyło się podsumowanie 22. konkursu Szukamy własnych korzeni. Uczestnicy prezentują samodzielnie wykonane drzewo genealogiczne własnej rodziny. W tym roku zostały nagrodzone 22 prace. Co roku uczestnicy konkursu Szukamy własnych korzeni zaskakują pomysłowością, kunsztem wykonanych prac i wytrwałością w dociekaniu do chronologii oraz powiązań rodzinnych. W tym roku jury Roman Drzeżdżon, Celina Markowicz oraz Magdalena Szlas również miało trudny wybór. Ostatecznie nagrodzono 22 prace. Na uroczystość przybyli laureaci wraz z rodzicami i nauczycielami, a także goście specjalni, wicestarosta powiatu wejherowskiego Witold Reclaw oraz etatowy członek zarządu Wojciech Rybakowski. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki i karty podarunkowe do zrealizowania w sieci salonów Empik. Podsumowanie uświetnił występ uczestników studia wokalnego, którego instruktorem jest Monika Kittel. Około 2000 osób zgromadziła piąta edycja akcji Wejherowo Biega, która odbyła się w parku Aleksandra Majkowskiego. W tym roku uczestnicy otrzymali koszulki w kolorze pomarańczowym. Tradycyjnie na osoby, które ukończyły dany bieg, czekały medale. Najpierw zapisy, kolejka była bardzo długa, a potem przygotowanie, czyli rozgrzewka. Później to już tylko start. Uczestnicy biegu w Wejherowie mieli do wyboru cztery dystanse: 400 metrów dla dzieci do lat 7, 800 metrów dla dzieci wieku od 7 do 10 lat oraz 2000 metrów i 4000 metrów dla dorosłych. Nie biegano na czas, nie prowadzona była klasyfikacja zajętych miejsc, a podstawowym celem było dotarcie do mety.
cała Polska biega. Bieganie jest bardzo modne i bardzo się cieszę, że Wejherowo też biega. I trzeba przyznać, że w Wejherowie to bieganie jest bardzo popularne. Mamy park, mamy piękne możliwości. Będąc w mieście, jesteśmy zarazem bardzo blisko przyrody i ścieżki, którymi tu dysponujemy, pozwalają na przygotowanie kilku tras. Tras takich od 200 nawet do 4 km. Więc Wejherowo biega, jest dużo młodzieży, są całe rodziny. Chodzi o to, żeby móc spędzić czas na sportowo. Jest to wspaniały festyn rekreacyjno-sportowy i bardzo się cieszę, że w taki sposób uczestniczymy w tym. Po zakończonych biegach odbyło się losowanie nagród rzeczowych dla uczestników wszystkich biegów. Przygotowano także dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, zabawy, dmuchańce czy watę cukrową. W wydarzeniach to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.